Dzień dobry Państwu, witam w programie Przegląd Prasy TV Myśl Polska. Jak zostałem uprzedzony przez drugiego naszego kolegę uczestniczącego w programie, którego witam, kolega Przemysław Piasta. Dzień dobry, witam kolegę, witam Państwa. Mamy rocznicę programu Przegląd Prasy, czyli rok temu 11 lipca, który akurat wypada w dzień też męczeństwa Kresowian, o czym świadczy tło u kolegi, ale tak się złożyło, że myśmy zaczęli 11 lipca 2022, czy to prawda? Dokładnie 12 lipca, natomiast nagrywaliśmy oczywiście 11 lipca. 12 lipca była premiera naszego pierwszego odcinka, także nadajemy nasz przegląd prasy już rok. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Pierwsze przeglądy prasy to były 3-4 tysiące widzów. Teraz już regularnie mamy liczby pięciocyfrowe. W związku z powyższym to dużo przyjemniej, jeśli ta ilość widzów, szczególnie tych aktywnych, którzy z nami korespondują, komentują na to, co my tutaj mówimy, rośnie. Także dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że będziemy się rozwijali na przyszłość. A tło za mną, oczywiście, jak słusznie wspomniał redaktor naczelny, to nawiązanie do dzisiejszej rocznicy tej symbolicznej rzezi wołyńskiej. Przecież to nie był jednorazowy akt, ale była to kumulacja tych zbrodniczych działań. W związku z powyższym, żeby chociaż w taki symboliczny sposób to upamiętnić, postanowiłem zaznaczyć to tłem, które Państwo za mną widzicie. No tak, ale moje tło jest jakby też trochę nawiązuje do tego tematu, bo jest niezmiennie tutaj pokazane tereny, na których między innymi to się działo. I dlatego dobrze, że tak to wypadło, bo ja proponuję zacząć od tego, co komentatorzy pisali właśnie na temat tej rocznicy, a pisali różni. Oczywiście opieramy się tutaj na mediach, nazwijmy mainstreamowych, i bym Państwu pokazał, jaka jest różnica w podejściu do tej rocznicy na przykładzie dwóch komentarzy. Jeden z Rzeczpospolitej, drugi z Gazety Wyborczej. Komentarz Jana Maciejewskiego w Rzeczpospolitej, Gorsza śmierć, dotyczył może jeszcze wydarzeń jeszcze przed rocznicą, a mianowicie słynnego starcia, słynnego prezydenta Andrzeja Dudy z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim i ten słynny jego już anons o tym, że nie będziemy biegać z widłami, co było takim pstyczkiem w kierunku księdza Zaleskiego i to, żeby lepiej zajął się sprawami, do których ksiądz jest predestynowany, a nie polityką. Taki mniej więcej był wydźwięk wypowiedzi prezydenta i to wzbudziło oczywiście falę komentarzy i między innymi właśnie Jan Maciejewski, o dziwo w Rzeczpospolitej, która w tych sprawach jest taka no, starająca się iść środkiem, ale ten komentarz był wyjątkowo ostry, oczywiście przeciwko wypowiedzi prezydenta. Ja tylko, żeby pokazać kierunek myśli Jana Maciejewskiego, zacytuję. Najdziwniejsze jest to bijące od prezydenta przekonanie, że on tu robi wielką politykę, a jakiś pożal się Boże księżulu mu w tym wiekopomnym dziele przeszkadza. Tymczasem to ksiądz Isakowicz-Zaleski dba o interesy naszego państwa, jest w swoich działaniach w cudzysłowie polityczny w pozytywnym sensie w dużo większym stopniu niż pan prezydent, ponieważ państwo, które odwraca się plecami od swoich współobywateli, by przypadkiem swoją pamięcią i lojalnością nie zrazić strategicznego sojusznika, nigdy przez nikogo nie będzie traktowane poważnie. Ani wrogów, ani przyjaciół. Parafrazując więc pańskie słowa, panie prezydencie, chciałbym, żeby zaczął się pan zajmować tym, czym powinna zajmować się głowa państwa i by księża nie musieli więcej w tym pana wyręczać. No więc to jest, jak powiedziałem, dosyć ostry komentarz, nawet bardzo ostry, jak na gazetę no, mainstreamową. No i teraz, żeby w kontrze do tego zacytuję komentarz z Gazety Wyborczej, to jest właśnie ta pierwsza strona tego komentarza. Roman Inielski, trzeba przeciąć sprawę Wołynia. No oczywiście tutaj nawiązuje do tej mszy, która odbyła się w Łucku, w katedrze w Łucku. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy. Te ważne słowa prezydenta Ukrainy padły w niedzielę podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. No i tutaj jest cały pasus właśnie o Andrzeju Dudzie. Taki pomniczek, który jak wiadomo Gazeta Wyborcza raczej rzadko prezydentowi stawia, ponieważ jest uznany za niszczyciela demokracji. I rzeczywiście komentarz na temat Dudy zaczyna od tego. Duda, który z chęcią przykłada rękę do łamania konstytucji RP i demolki państwa prawa, w sprawach ukraińskich zachowuje się jak należy. To ośrodek prezydencki po wygranych wyborach przez PiS w 2015 utrzymywał normalne relacje z Kijowem. Rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego ochłodziły kontakty z władzami ukraińskimi.
Dość powiedzieć, że Morawiecki jako wicepremier znalazł czas na wyjazd do Mińska i rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, ale aż do 29 stycznia 2022 nie pojawił się w Kijowie. Szydło nigdy nie odwiedziła Ukrainy. No więc, proszę Państwa, i jeszcze na koniec dodaję tak. Także w sprawie rzezi wołyńskiej Duda co rusz detonuje polityczne i historyczne bomby. Wie, że szczególnie w czasie wojny należy Ukrainę wspierać, a nie jątrzyć. Kończy Imielski. No więc taki pomniczek ze strony Gazety Wyborczej, no i zruganie ze strony Rzeczpospolitej. Myślę oczywiście, że nastroje opinii są po stronie tego komentarza z Rzeczpospolitej, a Gazeta Wyborcza prezentuje poglądy, no powiedzmy, salonu oraz dużej części establishmentu, który tak właśnie to ocenia. Z całą pewnością tak, trafna diagnoza. Oczywiście zgodnie z tradycją, jeśli Gazeta Wyborcza o kimś pisze dobrze, to najprawdopodobniej powinniśmy mieć dokładnie odwrotne zdanie, także w tym przypadku ta stara maksyma też się sprawdza. Taka uwaga do tego wystąpienia Zełenskiego, czy przemówienia Zełenskiego, kiedy ja słyszę, cytuję, ofiary Wołynia, to wręcz drgawek dostaję. Nie ma żadnych ofiar Wołynia, bo to nie Wołyń mordował, tylko mordowali Ukraińcy. To są ofiary Ukraińców. Polacy byli ofiarami swoich ukraińskich sąsiadów i mówmy to wprost, to nie są żadne ofiary Wołynia. Są ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Samo przyjęcie, że tak powiem, frazy ofiary Wołynia jest zakłamywaniem historii. Ja mam tekst, który w pewien sposób koresponduje z cytowanym przez redaktora naczelnego tekstem pana Maciejewskiego. Nawet część tez jest wprost identyczna. To jest, widzicie tutaj państwo, okładkę najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy, a w nim artykuł wstępny Pawła Lisickiego, Niechciany głos Antygony. Kim była Antygona, zdaje się, ciągle dzieci wiedzą, ponieważ Antygona jest lektorą obowiązkową w liceum, jest lektorą obowiązkową do matury. W związku z powyższym możemy założyć, że wiedzą nam różni ludzie, kim Antygona była. Wracając jednak tutaj do samego tekstu, szanowni państwo, mamy oto taką sytuację, że Lisicki dobry, konsekwentny sposób podsumowuje to, co się wydarzyło, albo to, czego się nie wydarzyło, on to pisze w czasie przyszłym, dlatego że pamiętajmy, tygodniki są przecież oddawane do druku generalnie w weekend, a odnoszą się do wydarzeń, z którymi mamy do czynienia w tej chwili. Zacytuję fragmencik z początku. Wszystko wskazuje na to, że 80. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu zakończy się kompromitacją. To znaczy nie zakończy się ani, jak można by oczekiwać, jasną i jednoznaczną decyzją Kijowa zezwalającą na ekshumację zwłok Polaków pomordowanych na Wołyniu wskutek działań Ukraińców podczas II wojny światowej, ani też żadnym poważnym gestem ze strony polityków z Kijowa. I tutaj, jak widzimy, Lisicki był dobrym prorokiem, w prawidłowy sposób to zdiagnozował. Nie mamy żadnych jasnych gestów, nie mamy żadnych jasnych decyzji, tym bardziej. Wszystko jest takie rozmyte, wszystko jest byle jakie. Wszystko jest po prostu nijakie. Nie ma oczekiwanej reakcji ze strony ukraińskiej. Polacy nie doczekali się tutaj absolutnie niczego. Konkluzja jest ponura, ale jednocześnie trafna. Polscy politycy mówią też, że kwestia pamięci nie może być przedmiotem, jak to nazywają, polityki transakcyjnej. Nie wolno domagać się od Kijowa zmiany podejścia do przeszłości i łączyć tego z pomocą finansową i militarną dla Ukrainy, słyszę. Rozumiem, że mam przyjąć inną transakcję. W zamian za odłożenie sprawy godnego uczczenia pomordowanych ad calendas graecas zyskujemy większą skuteczność wojska ukraińskiego w walce z Rosją. Jakoś nie mogę dostrzec słuszności tego dealu. Szanowni Państwo, ja też jakoś nie mogę dostrzec słuszności tego dealu, jakoś nie mogę dostrzec myśli przewodniej rozumności polityki prowadzonej przez polski rząd. No chyba, że przyjmiemy karkołomną, daleko idącą i nieco spiskologiczną tezę, że polski rząd intencjonalnie prowadzi politykę sprzeczną z polską racją stanu, no wtedy taką racjonalność tej polityki. To tyle, dziękuję. No, ta racjonalność w cudzysłowie istnieje, to znaczy wszystko, co jest przeciwko Rosji, jest dobre. Łącznie z zamiataniem pod dywan Wołynia, bo walka z Rosją jest ważniejsza, a walka z Rosją to jest misja państwa polskiego. To, co już wielokrotnie mówiliśmy w programach Minął Tydzień, kolega Śmiech. Ale tutaj ja zwróciłem uwagę, co kolega powiedział tak, że jeżeli Gazeta Wyborcza kogoś chwali, to znaczy, że ten ktoś wcale taki dobry nie jest. No i tu mam dla kolegi zagwozdkę, bo oto Gazeta Wyborcza ustami Adama Michnika w wielkim wywiadzie w wydaniu sobotnio-niedzielnym chwali Romana Giertycha,
kolegi byłego. Kolego, ale to żadna zagwozdka. To znaczy, że kolega potwierdził natychmiast moją tezę, także to No, nawet w dość oczywisty sposób, że tak powiem. ale najpierw niech kolega wysłucha, co, jak Michnik to tłumaczy, to, tą pochwałę Romana Giertycha, to kolega się zastanowi, że może jednak jest inaczej. Proszę zobaczyć. To jest pierwsza strona wielkiego wywiadu z Adamem Michnikiem. Rozmawia Dominika Wielowiejska. Dajcie człowiekowi szansę. Jak ja przeczytałem tą czołówkę, ja mówię, cholera, jakiemu człowiekowi? No ale od razu wiadomo, bo w pierwszym pytaniu już jest tak. Roman Giertych chce wystartować do Senatu w okręgu, w którym PiS zazwyczaj przegrywa. No i potem jest, że to wywołało kontrowersje i tak dalej. Michnik oczywiście uważa, że należy dopuścić Giertycha do wyboru w ramach tego paktu senackiego, mówiąc między innymi tak. Uważam, że przez ostatnie lata Giertych zasłużył na pewne kwantum zaufania. Proszę zauważyć, że nie całkowicie, ale na pewne kwantum. Może nie stuprocentowe, ale jednak jestem przekonany, że tacy ludzie jak on są potrzebni opozycji. No i ona zapytała pytanie, dlaczego? No więc w wielu sprawach zmienił zdanie i tak dalej. Tutaj dochodzi się właśnie do poglądów Giertycha sprzed lat, które cały czas no, wyskakują jak diabełek z pudełka. I Michnik, proszę Państwa, mówi, przypomina taką rozmowę, która odbyła się z okazji wokół niepodległości, pamięć zbiorowa 1905, Wielka Wojna, zabójstwo Narutowicza. I tam między innymi Jacek Kurski, czyli brat, przepraszam, Jarek Kurski, czyli Jarosław Kurski, brat Jacka Kurskiego, był interlokutorem Giertycha. Rozmowę prowadziła Dorota Wysocka-Sznep, która wprost zapytała, przecież to, co pan mówił przed wiele lat, w ogóle nie rymuje się z tym, co pan mówi teraz. Odpowiedź Giertycha. Zmieniłem poglądy. A Giertych, ona się pyta dlaczego. A Giertych uznał, że nie można być jednocześnie, uwaga, chrześcijaninem i nacjonalistą. Cytat. Koncepcja Narodowego Państwa Katolickiego jest błędna zarówno ze względu na wiarę, która zakłada sprzeciw wobec nacjonalizmu, jak i na rozum, gdyż budowanie państwa wyznaniowego jest sprzeczne z zasadami rozumu. No i tyle na temat zmiany poglądów Giertycha. Natomiast oczywiście Wielowiejska, która tutaj pełni rolę takiego adwokata diabła, mówi, no dobrze, ale jednak ta endecja, on się wywodzi z tej tradycji i tak dalej. No i tu nagle Michnik mówi tak, no ale na endecję nie można tak patrzeć jednostronnie. Ona mówi, no a co dobrego w endecji poza wkładem Dmowskiego w proces odzyskiwania niepodległości? Michnik. Myślenie geopolityczne, analiza sytuacji międzynarodowej pod kątem interesów polskich. W tradycji polskiej było pewne napięcia, mianowicie przeciwstawianie sobie dwóch postaw. Praca organiczna kontra powstania zbrojne. Endecja wymyśliła trzecią drogę. I uwaga, proszę Państwa, i tu jest na koniec hit absolutny. Jeśli przeanalizować wszystko, co pisali starzy endecy, Rybarski, Konopczyński, Stroński, Grabski. Widać, jakiego formatu to byli ludzie. Ile ważnych rzeczy mieli nam do powiedzenia. Kto był konsekwentnym uczniem tej trzeciej drogi endeckiej? Komitet Obrony Robotników. Strzela Adam Michnik. No i ona mówi, jak to? Korowcy spadkobiercami endecji? Michnik. Ideologicznie oczywiście nie, ale jeżeli chodzi o metodę działania, ewolucjonizm, to tak. I na koniec, proszę Państwa, tego wywiadu, on mówi, że biorąc pod uwagę całą spuściznę endecji, to dobrze by było dla demokracji, integracji europejskiej i budowania siły polskiej, żeby można pozyskać było chociaż część tego środowiska, właśnie takich ludzi jak rodzina Giertychów. To jest dobre dla Polski. No i co? Kolega jest zaskoczony. Witamy w klubie. Nie, nie jestem zaskoczony. Już nic, co dotyczy Romana Giertycha, mnie nie zaskoczy. Także nie, ale kolega Michnika nisko postawił, że tak powiem, poprzeczkę i z łatwością tą poprzeczkę przeskoczę. Natomiast jestem zaskoczony jedynie tym, że kolega się roześmiał z powodu zmiany zdania po stronie Romana Giertycha. Jak mówi starożytne porzekadło, tylko krowa nie zmienia zdania, a inne zwierzęta, na przykład konie, mogą zmieniać zdanie. W związku z powyższym, dlaczego Roman Giertych miałby nie zmienić zdania? Ja mam dla Państwa coś też o zmianie zdania. Widzicie Państwo tutaj tekst Rafała Ziemkiewicza, Taniec Tuska. Cały tekst jest oburzeniem Rafała Ziemkiewicza na temat tego, że Tusk zmienił zdanie, cytuję, elektorat opozycji przełknął antyimigrancki spot lidera PO. Ważne okazało się tylko to, że wprowadził udany cios w PiS. Czy Donald Tusk nie ma wyjścia i przywdzieje strój faszysty?
Kurczę, szanowni państwo, ale normalnie gimnastyka intelektualna ze strony Rafała Ziemkiewicza. No fakt, trzeba temu Tuskowi dowalić, bo przecież za to mu płacą, tak? A poza tym robi to chyba, bo lubi trochę i tak czuje. Natomiast z drugiej strony nie za bardzo jest się czego czepić, no bo Tusk miał rację w związku z powyższym. Czepić się można tylko stylu. A skoro nie za bardzo można się czegoś czepić, to najlepiej komuś dolepić łatkę faszysty. Śmieszna sprawa w tej Polsce. Z każdej strony sceny politycznej mamy ruskich agentów, z każdej strony mamy faszystów. Może w tym państwie nie jest tak źle, jakby nam się wydawało, kolego redaktorze naczelny, bo skoro otaczają nas faszyści, ruscy tutaj stronnicy, to może ta Polska jeszcze nie jest tak tragicznie w złej sytuacji, jakby to wyglądało na pierwszy rzut oka. Ziemkiewicz rozwodzi się tutaj na dwie strony. Ja nie będę Państwu wszystkiego cytował, ani nawet nie będę streszczał wszystkich tez. Wszystkie tezy zresztą sprowadzają się do jednego. Tusk nie miał prawa. Tusk powinien był mocno stać po stronie imigrantów, tak jak czyniła to PO kilkanaście lat temu, a nie przejmować retorykę PiS-u. W żadnym wypadku Tusk nie powinien uderzać w PiS za to, że PiS rzeczonych imigrantów na potęgę do Polski przyjął i przyjmuje i to jest oburzające. Platforma powinna tkwić w swoim lewackim obłędzie, który doprowadził ją do politycznego paraliżu i do politycznego marginesu. Nie robi tego i Ziemkiewicz jest z tego powodu oburzony. No ale Rafale, nic w polityce nie jest na zawsze i ty byłeś w różnych miejscach i Donald Tusk był w różnych miejscach. Ja uznaję to prawo do zmiany, tak samo jak uznaję to prawo do zmiany po stronie Romana Giertycha. Jedyne, co pozostałoby sobie życzyć, żeby akurat Roman Giertych pozostał w tym miejscu, które już sobie wybrnął albo wybrał albo zabrnął nawet gdzieś tam dalej, w żadnym wypadku nie wracał do tego miejsca, z którego się wywiódł. Zresztą w tym miejscu nie byłby już obecnie mile widziany, w każdym razie nie byłby mile widziany przeze mnie. Konkluzja Ziemkiewicza, zacytuję z kronikarskiej uczciwości. Czy rzeczywiście wystarczy być takim PiS-em tylko bardziej, żeby wygrać? Specjaliści od marketingu politycznego powiedzą, że nie, że trzeba zbudować własną narrację. Jednak Tusk ma doświadczenie roku 2007. To dziś to pamięta. Poprzez przejęcie spis Sikorskiego, Pitery i Mężydły oraz narrację PiS nie umie rozbić postkomunistycznego układu. Ja jestem lepszym PiS i ja go rozbiję. Wygrał. Czy możliwe jest powtórzenie tego sukcesu? Nie, Rafale, nie dlatego wygrał. Wygrał dlatego, że ludzie, pomimo tego, że gospodarka miała się nieźle i nasze portfele wtedy miały się nieźle, mieli serdecznie dosyć stylu władzy PiS i wiecznych wojenek, który ten PiS urządzał. Tak samo jak teraz, mimo że wskaźniki makroekonomiczne są niezłe i pomimo tego, że ten rząd robi absolutnie wszystko, żeby w naszych kieszeniach tych pieniędzy było mniej, też jakoś sobie z tym radzimy, PiS znowu przegra. Nie dlatego, że jest nam tak biednie, nie dlatego, że jest nam tak źle, ale dlatego, że mamy po prostu ich powyżej uszu, powyżej uszu mamy psucia prawa, powyżej uszu mamy właśnie politycznych, podjazdowych wojenek, polityki haków i wszystkiego tego innego, tego właśnie, z czego już PiS słynie i w czym jest taki silny i dobry. To tyle, jeśli chodzi o mój przekaz na temat tekstu Rafała Ziemkiewicza i do Rafała Ziemkiewicza. Dziękuję bardzo. No to się przekonamy, czy przegra, bo na razie to rządzi już drugą kadencję, a ma szansę na trzecią. Także na miejscu kolegi to bym nie dzielił skóry na niedźwiedziu. Ja oglądam takie filmiki w Super Ekspresie, gdzie chodzą, czy ten reporter chodzi po bazarach i pyta, czy pani popiera Kaczyńskiego, ale podobno Tusk ma wrócić do władzy. No i kiedyś taka pani, która właśnie jest zwolenniczką PiS-u, odpowiadała na wszystkie wątpliwości kolegi. To znaczy to, które kolega zgłasza. I on mówi tak, no ale proszę panią, tam kilo czegoś kosztowało 15 zł, a teraz 30. A ona mówi, a ja rok temu zarabiałam 1000, a teraz dostaję 2000. Dała do no tak, no. Kolego, ale tu kolega nie musi mnie przekonywać. Wiedza ekonomiczna Polaków jest żadna. To nie jest w ogóle żadne kryterium dla podejmowania przez nas jako społeczeństwo czy jako naród, powiem górnolotnie, wyborów politycznych, ponieważ Polacy nie mają pojęcia, skąd się biorą pieniądze. Myślą, że biorą się z bankomatu, powiedzmy sobie ogólnikowy sposób. I to nie jest żadne kryterium. Bardziej będą liczyły się kwestie emocjonalne, a te kwestie emocjonalne PiS zaczyna solidnie przegrywać. A poza tym PiS-owcy uwierzyli, że ich władza będzie na zawsze, a żadna tysiącletnia Rzesza nie wytrzymała 1000 lat. W związku z powyższym podejrzewam, że i kolejna kadencja PiS-u jest grubymi nićmi szyta. No chyba, że uda się do tej kadencji przekonać Konfederację, no ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. No tak, bo Konfederacja co jakiś czas u nas wyskakuje jak diabełek z pudełka. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w Przeglądzie, nie będę omawiał dzisiaj Przeglądu, ukazał się kolejny felieton Tomasza Jastruna, który mówi, że Konfederacja to powiew faszyzmu, więc widać, że rzeczywiście żyjemy w kraju. Jakby czytać te wszystkie enuncjacje tych publicystów, to mamy tak, to co kolega powiedział.
wszechogarniający faszyzm i nacjonalizm plus ruska agentura. Czyli co? Złośliwie mówiąc, jesteśmy u siebie? Kolego, był taki przedwojenny kawał, może niestosownie w tak poważny dzień, po tak poważnej rzeczy go przytoczyć, ale jednak nie mogę się powstrzymać. Mianowicie jeździ sobie tramwajem Żydzi, czyta endecką prasę. Podchodzi do niego inny Żyd i mówi, no co ty robisz, przecież jest endecka prasa, oni nas nienawidzą. On mówi, nie, no to w żydowskiej prasie jak czytam, to Żydzi biedni, prześladowani, tacy inni. A tu otwieram gazetę i proszę, wszędzie napisane, że rządzimy światem. No i na tej zasadzie właśnie mamy w Polsce wszędzie faszystów. Też ciężko by się było jakiegokolwiek doszukać, no ale jeśli by brać za dobrą monetę te prasowe enuncjacje, no to rzeczywiście roi się od faszystów we wszystkich grupowaniach. Skoro Rafał Ziemkiewicz dopatrzył się faszyzmu nawet u Donalda Tuska, no co umówmy się, z wysokim poziomem gimnastyki, to znaczy, że można faszyzm w Polsce zarzucić absolutnie każdemu. No właśnie, ale czy nie można, raczej nie możemy tego zarzucić trzeciej drodze. I tu przechodzę do trzeciej rundy, ponieważ tu mówiliśmy o Konfederacji, ale taką języczkiem uwagi chciała być trzecia droga. Czyli przypomnę, to jest sojusz PSL-u z Szymonem Hołownią, z tą Polską 2050, no, taka zarysowana perspektywa dosyć optymistycznie. I na ten temat pisze Jan Rokita, który, proszę Państwa, jak po raz kolejny go cytuję, może ktoś powie, że się przyczepiłem do niego, ale moim zdaniem jego analizy na tle tych wszystkich pisowskich pism i janeckich różnych i tak dalej, a nawet Ziemkiewicza, to Rokita jest bardzo interesujące wnioski zawsze wyciąga, nawet w sprawach międzynarodowych. Tym razem wieszczy on klęskę tej koncepcji. Proszę zobaczyć uśmiechnięci liderzy PSL-u i Polski 2050 i tytuł. PSL w ślepej uliczce. Wraz z serdecznym porozumieniem, czyli Entente Cordiale z Szymonem Hołownią, PSL utraciło przewagi, którymi dzięki partyjnej strategii Waldemara Pawlaka dysponowało w polskiej polityce. No i to jest tak, połowa artykułu to jest pomniczek wystawiony Waldemarowi Pawlakowi jako zręcznemu graczowi, który miał partię, która stopniowo miała coraz mniejszy elektorat, ale miała żelazny elektorat, ale ustawiała się w kolejnych konstelacjach politycznych tak, że bez niej nie dało się rządzić. No i według niego ta strategia Pawlaka została zarzucona na rzecz, po pierwsze, szukania elektoratu gdzie indziej, a nie w tego swojego twardego elektoratu, który częściowo przepłynął do PiS-u, oraz dziwnych sojuszy z różnymi rozbitkami z partii, które przestały istnieć, bądź zostali wyrzuceni i tak dalej. No i takim zwieńczeniem tej drogi donikąd, jak pisze Rokita, jest sojusz z Hołownią, który już w tej chwili zjechał z 15 do 8%. No i to budzi panikę w PSL-u. I on co przewiduje? Przewiduje, że sytuacja dojdzie do tego, że ten sojusz się rozleci i że przed wyborami jeszcze elektorat czy aparat partyjny PSL-u zażąda zmiany strategii, dołączenia do tej koncepcji, którą wysuwał Tusk, czyli dołączcie do nas, czyli do Platformy. Krótko mówiąc, PSL musiałby wtedy wystartować na listach Platformy, co jest popularne w części aparatu PSL-owskiego. I wtedy Tusk zrealizuje swoje marzenie o całkowitym jakby zmarginalizowaniu czy podporządkowaniu PSL-u. Tutaj na koniec tylko zacytuję. Kwintesencją tej przebudowy, która na początku polegała na przygarnianiu przez Kosiniaka-Kamysza rozmaitych rozbitków z innych partii, stała się swoistą przedwyborczą Entente Cordiale z grupą Hołowni. Określenie owego aliansu serdecznego jest chyba o tyle trafne, że obu organizacji nie łączy w istocie nic poza manifestowaną niemal co dnia chemią Władka z Szymonem, co obaj liderzy objawiają publicznie na niezliczonych fotografiach i z przytulankami. No tak to wygląda, a koniec ma być taki, jak wieszczy właśnie Rokita. To tyle. Czy kolega znalazł w prasie jakąś podobną analizę na ten temat? Niemal identyczną, chociaż pisaną z zupełnie innych stanowisk. Najpierw dwa słowa na temat Rokity. Ja nie jestem zdziwiony, że kolega cytuje Rokitę, bo to jeden z ciekawszych, bardziej barwnych polityków lat 90. w Polsce. Potem jego kariera się wykrzywiła, zwichnęła, nazwijmy to, trochę z jego zasługi, trochę nie tylko, dał się zmarginalizować poniekąd i objawił nam się po kilku latach niebytu jako interesujący publicysta. Jakkolwiek nie zawsze jest tak, że sukces polityczny jest miarą polityka, tak w przypadku Rokity uważam, że on
mógł zrobić większe rzeczy w polskiej polityce, niż w istocie rzeczy zrobił. Czasami po prostu tak się ułoży konstelacja, jak się ułożyła i Rokita znalazł się w takim oto miejscu, w jakim się znalazł, że może z perspektywy pewnej niezależności intelektualnej pozwolić sobie na komentowanie życia codziennego i robi to w sposób trafny. Oczywiście zgadzam się z kolegą, że dużo trafniejszy sposób niż ci wszyscy partyjniacy, którzy po różnych gazetach piszą. Ja mam dla Państwa tekst z najwyższego czasu, tekst Jana Pińskiego, którego poważam tak sobie, delikatnie rzecz ujmując, tekst pod tytułem Kaczyński na kursie i ścieżce. Nie wiem skąd ten tytuł, bo tekst w 60 przynajmniej procentach dotyczy tandemu Hołownia-Kosiniak-Kamysz. W związku z powyższym tytuł zupełnie nietrafny, zresztą ilustracja, jak Państwo widzicie, ilustrująca ten tekst, również jakby wskazuje, co jest jego treścią. Czytamy więc. Topnieje w oczach popularność trzeciej drogi Szymona Hołowni, Polska 2050 i Władysława Kosiniaka-Kamysza, PSL. Radykalizacja głównych graczy na scenie politycznej zgodnie z przewidywaniami morduje poparcie dla mniejszych. Czy morduje, czy nie morduje, to jest zupełnie inna sprawa. PSL jest partią, która ma wysoki instynkt samozachowawczy. Ostatnio udało im się zrobić świetny numer pod tytułem Przytulenie Pawła Kukiza razem z jego poparciem, postanowili ten numer powtórzyć tylko w większej skali. Okazuje się jednak, że partner, czyli Szymon Hołownia, zdaje się jest partnerem mocno rozdmuchanym. Ten projekt polityczny był przestrzelony. Przypominam, że utrzymać poparcie polityczne od roku 2020 do roku 2023 jest po prostu fizyczną niemożliwością. Hołownia stracił efekt świeżości. Zgodnie z tym zresztą, co przewidywaliśmy kilka lat temu i tutaj publicyści Myśli Polskiej ujmowali to w formę słowa pisanego, co Państwo możecie łatwo sprawdzić. A zatem ta koalicja Hołownia-PSL znalazła się w tej chwili na rozdrożu i wiele wskazuje na to, że może się zakończyć. Piński nam tutaj snuje pewną wizję political fiction, ja może ją Państwu przytoczę. Może dojść jeszcze do pewnych przetasowań. PSL może pójść razem z Koalicją Obywatelską. Raczej nie pójdzie na wspólnej liście z nimi Szymon Hołownia. Problem lidera Polski 2050 ma podłoże ambicjonalne, gdy po pierwszej rundzie kampanii wyborczej, mówimy o wyborach prezydenckich, Małgorzata Kidawa-Błońska okazała się kompletnym niewypałem, to Hołownia sugerował Platformie Obywatelskiej, aby nie wystawiała Rafała Trzaskowskiego. Dla dużej części wyborców konserwatywnych, niechętnych PiS, Trzaskowski był barierą nie do przejścia. Hołownia był przekonany, że jeśli przejdzie do drugiej tury, to pokona Andrzeja Dudę. Liderzy PO uznali jednak, że postawienie na Hołownię nic im nie daje, a upokarzająca klęska, którą zafundowałaby im Kidawa-Błońska, mogła trwale zmienić polską scenę polityczną. I tak dalej, i tak dalej. A zatem Piński sugeruje, że to jest ambicjonalna sprawa po stronie Hołowni. Hołownia nie chce najzwyczajniej w świecie dogadać się z Platformą, czuje się przez nich wystawiony. Chciał być tutaj liderem antypisu. Okazuje się, że został skazany na jakieś miejsce marginalne, które absolutnie mu nie odpowiada. To było oczywiście zachowanie dziecinne, co nie znaczy, że nie może być to zachowanie prawdziwe. Natomiast ciekawy sposób Piński nawiązuje do tych wyborów prezydenckich z 2020 roku. Ja wtedy byłem przekonany, że te wybory na dłuższy czas wytyczą pewne trendy na scenie politycznej. Przypominam Państwu, że Platforma rzeczywiście wystawiła wtedy kandydatkę, która robiła wszystko, co było w jej mocy, aby zbić poparcie do zera i była bliska sukcesu w swoich działaniach. I w tym momencie nie kto inny, ale PiS wyciągnął do Platformy pomocną dłoń, po prostu pozwalając Platformie na zmianę kandydatki. Zmianę kandydata, który sprowadziłby Platformę do drugiej ligi politycznej. W ten sposób Platforma, wystawiając Rafała Trzaskowskiego, przegrała wybory, ale pozostała główną partią szeroko rozumianego antypisu. Czy był to zbieg okoliczności? Ja nie wierzę w zbiegi okoliczności. Było to absolutnie dogadane i absolutnie ustawione. PiSowi jest wygodniej mieć głównego rywala w postaci Platformy, Platformie jest wygodniej mieć głównego rywala po stronie PiSu. A zatem pomimo deklarowanej werbalnie bardzo intensywny sposób wrogości, te partie nie dają się wzajemnie ukrzywdzić. Przypominam to Państwu, zwracam Państwu na to uwagę, dlatego że tutaj główna teza Pińskiego o tym, że Hołownia mógłby wygrać w drugiej rundzie, podobnie jak w drugiej rundzie mógłby wygrać Kosiniak-Kamysz, bo nie jest powiedziane, kto do tej drugiej tury wyborów by się dostał, i jest jak najbardziej prawdziwa. Po prostu Trzaskowski miał nad sobą pewien szklany sufit, wynikły z jego skrajnie lewackich poglądów i osoby takie jak ja zagłosowałyby na niego ze względu na rację stanu, ale uczyniłyby to z dużym obrzydzeniem. Natomiast w przypadku Hołowni czy w przypadku Kamysza takie głosowanie byłoby dużo bardziej strawne, dużo bardziej możliwe do uzasadnienia. A zatem Platformie absolutnie nie chodziło tutaj o rację stanu, absolutnie nie chodziło o
odsunięcie PiS-u od władzy. Chodziło tylko i wyłącznie o zachowanie swojej pozycji lidera pośród partii, nazwijmy to antypisowskich. PiS-owi najwyraźniej w świecie było w to graj, ponieważ umożliwił to Platformie, nawiasem mówiąc, działając jak to zwykle Prawo i Sprawiedliwość ma w zwyczaju, sporo poza granicą obowiązującego prawa. I to tyle, jeśli chodzi o tą daleką retrospektywę i to tyle, jeśli chodzi o bieżącą sytuację polityczną pomiędzy Hołownią a PSL-em. Dziękuję bardzo. No jeszcze tu krótko o tym Hołowni i PSL-u, bo tu kolega powiedział, że Hołownia za wcześnie jakby wystartował, się zużył, ale powiedzmy szczerze, czyja to jest inicjatywa? Przecież to też się polityce przypadkowo nie dzieje, że się pojawił Hołownia i dostał poparcie czołowych mediów tam z TVN-em na czele. To był produkt salonu, ale on wymierzony był w Platformę, żeby było śmiesznie. I początkowo wydawało się, że to skuteczny nabój, który wystrzeli w odpowiednim momencie, i Platforma prawidłowo zdiagnozowała Hołownię, że jest to projekt wymierzony przeciwko niej. No i dzisiaj dożywamy czasu, gdzie ten produkt się kończy. I tylko nie wiem właśnie, czy PSL jeszcze skorzysta na tym gasnącym poparciu, ale jeszcze jakimś istniejącym. Przecież powiedzmy sobie szczerze, co to jest Polska 2050? Wydmuszka. Żadnych struktur, istnieją tylko w mediach i w sondażach. Były takie partie. Natomiast PSL jest najbardziej rozbudowaną partią w Polsce, jeżeli chodzi o struktury, więc ten Hołownia może być zużyty i wyrzucony potem jak cytrynę się wyciska. Ale zobaczymy, czy pociągnie PSL na dół, czy PSL wykona jeszcze jakiś manewr, bo to nie jest takie pewne, bo Kamysz wykazuje jakąś wyjątkową na razie przywiązanie do Hołowni. A jeszcze ma trochę czasu, prawda, żeby się zreflektować, a może dopłynął do końca. Może dopłyną do końca, w przypadku Kukiza dopłynęli. PSL-owi nie brakuje dużo. Niestety dla PSL-u nie głosują procenty, tylko głosują po prostu głosy. Tak, głosują ludzie, głosują liczby bezwzględne. I PSL ma duży elektorat, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, ale przy dużej mobilizacji w ogóle społecznej, czyli przy wysokiej frekwencji, PSL traci. PSL-owi w tej chwili brakuje trochę głosów do samodzielnego złapania mandatu. Oczywiście jeśli PSL poszedłby z Hołownią jako koalicja, to i tak żadnego mandatu nie dostaną, bo spadną poniżej 8%. Ale idąc razem, próg 5% raczej zrobią. Oznacza to, że Hołownia dostanie się do Sejmu, osobiście wprowadzi kilku posłów, którzy pewnie bardzo szybko utworzą własne koło. Natomiast PSL tych posłów będzie miał kilkunastu czy kilkudziesięciu, więc na tyle dużo, aby utrzymać klub parlamentarny. To pozwala PSL-owi znowu przepłynąć. Ja jestem pełen podziwu dla instynktu samozachowawczego PSL-u. Kiedyś byłem też, szanowałem też inne propaństwowe działania PSL-u, teraz tylko ten instynkt samozachowawczy pozostał takim pozytywnym aspektem w moim odbiorze. No właśnie, stąd ten pomniczek, który Rokita wystawił Pawlakowi. Ja też kiedyś podziwiałem Pawlaka, ostatnio trochę mniej, bo on stał się taki poprawny politycznie, no ale takie czasy, on był przedstawiany jako główny polityk partii rosyjskiej w Polsce, więc to jest bardzo groźne jeszcze w okresie takim wojennym, więc on zaczął tak manifestować swoją dystans do siebie z poprzednich lat, ale nie do końca, nie tak jak Roman Giertych oczywiście. Czy kolega pozwoli na czwartą rundę i przedstawienie tytułu, którego jeszcze nie był prezentowany w naszym przeglądzie? No tak, zdecydowanie musimy wprowadzać nowe tytuły, żeby nie było tak, że omawiamy trzy gazety na krzyż. O właśnie, chociaż staramy się rozszerzać to. I to proszę zobaczyć, ja mam tutaj miesięcznik Kurier Wnet, to jest okładka. Co to znaczy Wnet? Jest Radio Wnet, które jest oczywiście bardzo propisowskie. Krzysztof Skowroński jest twórcą tego radia. Ja czasami to słucham, ale oni oprócz tego wydają taki magazyn miesięczny i to jest wydanie lipcowe, lipiec 2023. Proszę zobaczyć, na okładce jest rysunek twarzy zmarłego niedawno krytyka literackiego, poety Bogdana Urbankowskiego, którego znałem osobiście, któremu tutaj w tym numerze wystawiają pomniczek. Nie będę dzisiaj mówił o Urbankowskim, bo zamierzam zrobić taki program kulturalny, bo to bardzo ciekawa postać, aczkolwiek jakby zawłaszczona przez PiS w ostatnich latach. Ale w tym Kurierze Wnet ukazują się takie analityczne teksty. Kiedyś kolega Jastrzębski zachwalał to, że oczywiście to są całkowicie sprzeczne z nami poglądy, ale że poziom jest o wiele wyższy niż na przykład w Gazecie Polskiej, co potwierdzam. Aczkolwiek jeżeli piszą o Rosji, to się zbliżają do poziomu gazety. Ale ja dzisiaj nie będę mówił ani o polityce historycznej, ani o stosunkach z Rosją, tylko wybrałem tekst bardzo ważny, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Andrzej Jarczewski, portret narodów zaniku. To jest o demografii.
O demografii piszą wszyscy z różnych pozycji, ale myślę, że ten artykuł wnosi pewne nowe elementy. On tutaj oczywiście pokazuje taki schemat, znaczy taki diagram pokazujący, jak zanikamy jako naród. I proszę Państwa, te wszystkie nasze kłótnie polityczne, międzynarodowe i tak dalej dzieją się w czasie, kiedy w zasadzie zaczyna się schyłek narodu polskiego jako narodu, w sensie demograficznym. Czyli to wszystko może nie mieć znaczenia za lat 20, 30, czy też Polska 2050, Hołowni, to ilu Polaków będzie w 2050? Ilu będzie miało powyżej 60 roku życia? No i tutaj autor, proszę Państwa, pisze, dlaczego tych dzieci nie ma, mimo przecież 500 plus, 800 plus. I on tutaj nawiązuje do tego, że to wcale nie chodzi o ekonomię. A mianowicie pisze tak. Kultura i antykultura ma dla naszej dzietności znaczenie bez porównania większe niż warunki materialne. Pisze to jako ojciec czwórki dzieci, dziadek dziewięciorga, na razie wnucząc. Pamiętam lata 50., gdy chodziłem do pękającej w szwach szkoły podstawowej. I pamiętam lata 80., gdy pierwsze moje dziecko zaczynało lekcję o 7:20, a ostatnio kończyło o 19. Pamiętam pierwszą pralkę, lodówkę czy mikser. Warunki życia dobrze prosperującej rodziny były tak prymitywne, że dziś nie przyjąłby ich nawet nędzarz. A jednak wtedy dzieci rodziły się chętnie, a teraz bez entuzjazmu. I on uważa, że przyczyną jest kultura strachu. To znaczy z jednej strony wzorce kulturowe, a drugie przenikająca z mediów strach przed posiadaniem dzieci. Matki boją się rodzić, że będą, nie wiem, w cudzysłowie zamordowane w szpitalu. Ojcowie, że roli ojca nie będzie im dane spełnić do końca i tak dalej. Wreszcie mali cesarze, czyli dzieci wychowywane bezstresowo, które mogą donosić na rodziców i nie można ich skarcić za nic i tak dalej, i tak dalej. Co moim zdaniem ta analiza jest słuszna. Ale co on proponuje? On uważa, że te wszystkie programy wzięły w łeb i że na przykład, i tu jest kontrowersja, proszę Państwa, nie wiem co kolega, ideologiczne zakazy i nakazy mają sens w pluszowych warunkach. Nie w Nigrze, gdzie mniej niż 16 lat ma połowa populacji. W Europie zmuszanie dzieci do pracy i tak dalej. I on tu twierdzi, że wspomnę chociażby o metodzie in vitro, która mogłaby przysporzyć młodych Polaków akurat w tych rodzinach, które bardzo pragną mieć dzieci. Opór przeciwko tej metodzie ma charakter bardziej ideologiczny i pragmatyczny. No, pismo jest popierające katolicyzm, ale jednak teza jest odważna i godna przedyskutowania. Wydaje mi się, że autor idzie w dobrym kierunku. Wreszcie krytykuje program, który lansowała między innymi Platforma i samorządy, to znaczy za darmo żłobki i tak dalej. Mówi, że to nigdzie się nie sprawdziło. Przećwiczyli to Czesi, którzy prawie nie mają już żłobków i z lepszym skutkiem stosują inne metody. I co on proponuje? Gdybym mógł, zatrudniłbym wszystkie młode matki w państwowej, a raczej narodowej posadzie. Dałbym im na początek minimalne wynagrodzenie za najważniejszą w Polsce pracę, za wychowywanie dzieci we własnym domu. Szłyby za tym dostosowanie do sytuacji obowiązki ZUS, opieka zdrowotna, inne bonusy. Nie rozwijam tego pomysłu, bo już dość się naraziłem ideologom różnych opcji. Myślę, że ciekawy tekst. Tekst bardzo ciekawy i nareszcie ktoś zaczął stawiać w ciekawy sposób tezy. Bo prawda jest taka, że wrzucanie kasy w programy demograficzne pozornie, a faktycznie programy socjalne jest, było i będzie antyskuteczne i to jest przerabiane na całym świecie. Nie wiem, dlaczego ktoś w Polsce wpadł na pomysł, że my zrobimy to samo, a będziemy mieli inny efekt. To jest absurdalne założenie, także popełnimy wszystkie te same jakby czynności, cały ten sam cykl czynności, które popełniali inni i uzyskamy inny rezultat. Jest to niezwykle mało prawdopodobne. Natomiast są tacy, którzy odnieśli rezultaty swoich działań. Na przykład Czesi zahamowali demograficzny spadek, demograficzną degrengoladę. W tej chwili są w znacznie lepszej sytuacji niż my. Skorzystajmy z tego, co robią inni. Skorzystajmy z doświadczeń innych. Nie tylko Czesi. Takie doświadczenie mamy na całym świecie w państwach rozwiniętych. Jedni sobie z tym dają radę, inni sobie z tym nie dają radę. Trzeba do tego uczciwie usiąść, bez ideologicznego zacietrzewienia. Bez zacietrzewienia także bardzo mocno proponowanego nam przez środowiska skrajnie katolickie. Czasami działania pozornie prorodzinne, w istocie rzeczy są antyrodzinne, są wylaniem dziecka z kąpielą. Grzebanie przy ustawie aborcyjnej, nazwijmy to antyaborcyjnej, na pewnym etapie było najzwyczajniej w świecie podyktowanym czystą ideologią, błędem. Gdyby to jeszcze wynikało z tego, że ci grzebiący faktycznie wierzyli w to, co robią, to byłaby pół biedy, a oni to robili tylko i wyłącznie dlatego, żeby rozchwiać emocje Polaków,
żeby nabić sobie punkty poparcia, żeby te słupki sondażowe utrzymać na odpowiednim poziomie. Antypaństwowe, antynarodowe działanie. Trzeba po prostu do tego przysiąść uczciwie, bo bez uczciwego przysiągnięcia do tego tematu skończymy jako naród skarlały, naród kurczący się, a natura nie znosi próżni. Jeśli ta nisza, którą w tej chwili zajmujemy, przestanie być przez nas wypełniana, znajdą się inni, którzy ją zajmą i tyle. Nic w historii nie jest na zawsze. Państwo pojawiają się i znikają, narody pojawiają się i znikają, całe kultury pojawiają się i znikają. Nikt nie obiecał Polakom, że my będziemy na zawsze. Jeśli chcemy przetrwać jako naród, musimy najzwyczajniej w świecie przetrwać biologicznie, przetrwać fizycznie i jest to absolutny priorytet. Oczywiście oprócz tego musimy przetrwać w sferze kultury i duchowości, ale bez przetrwania fizycznego samo przetrwanie w sferze kultury czy duchowości nic nie da, oprócz tego, że archeolodzy za kilkaset czy kilka tysięcy lat będą mieli ciekawy przedmiot do badań nad naszymi szczątkami. Szanowni Państwo, ja też temat w tym obszarze, chociaż nieco bardziej upolityczniony, a przez to nieco mniej merytoryczny, znowu tekst Spińskiego, kolorowa Polska Kaczyńskiego, tekst opowiadający o tym, jak z problemem demograficznym radzi sobie, a w zasadzie nie radzi sobie Prawo i Sprawiedliwość. I przeczytam Państwu lit. Jarosław Kaczyński zastał Polskę jednorodną narodowo, a zostawił multikult, czyli tak jak Kazimierz Wielki, tylko na odwrót, bo wiadomo, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Tymczasem faktycznie prezes Kaczyński zastał Polskę monoetniczną, a zostawi po sobie poważny bałagan. Szanowni Państwo, taki cytacik, których tutaj jest sporo w tym tekście. Cytuję. Jednym z nielicznych realnych osiągnięć władzy PiS jest właśnie stworzenie wielokulturowego społeczeństwa. PiS sprowadza tych imigrantów na pałę. W ciągu ostatnich 2 lat z Bangladeszu do Polski przyjechało około 20 tysięcy muzułmańskich imigrantów zarobkowych. No, pan Jan Piński popada nam tutaj w retorykę taką, którą Rafał Ziemkiewicz skwitował jako faszystowską. Zaostrzyła nam się dyskusja polityczna, skoro komentatorzy, którzy do tej pory nie kojarzyli nam się w radykalnie nacjonalistyczny sposób, stawiają tezy tak daleko idące, których na przykład my byśmy się nie odważyli postawić w myśli polskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że sporo racji w tym jest. No ja bym nie użył określenia na pałę, ale jeśli pan Piński uznał za stosowne używanie tego określenia, to już sprawa jego i jego czytelników. Puenta tekst. Potęguje tę hańbę fakt, że rząd PiS, przyjmując imigrantów z całego świata, zapomniał o Polakach ze wschodu. To jest wprost niewiarygodne, że Polska wciąż nie sprowadziła polskich rodzin wywiezionych do Kazachstanu w czasie II wojny światowej. I tak dalej, i tak dalej. Tak, szanowni państwo, nie chodzi tylko o Kazachstan. Ogólnie byłby to dobry moment, aby uporządkować sprawy Polaków, którzy mieszkają gdzieś na wschodzie i chcieliby z różnych przyczyn mieszkać w tej chwili w Polsce. Jest tu dla nich miejsce. Mamy dla nich mnóstwo miejsca, mamy dla nich mnóstwo pracy i byłby to świetny moment, żeby ich tutaj sprowadzić. Tam z reguły nie czeka ich nic dobrego, nie czeka ich życie na jakimś właściwym poziomie. Nie są ważnymi częściami tych społeczeństw, tych społeczności, w których żyją. W związku z powyższym powrót do ojczyzny czy repatriacja byłyby tutaj jak najbardziej słuszne i dobrze, że Piński o tym przypomina. Ale jak dość wulgarnie, ale trafnie zorganizował, PiS prowadzi politykę na pałę. Brakuje ludzi, to ściągamy ich skąd się akurat w danym momencie uda. I jeśli z Filipin, to w gruncie rzeczy pół biedy, bo to katolicy tak samo jak my, więc prędzej czy później jakoś tam się dogadamy. Jeśli z Bangladeszu czy gdzieś z Afryki, to znacznie trudniej. Bo szanowni państwo, nie jest kłopotem to, że ci ludzie przyjadą tutaj i będą pracować. Ja szanuję takich ludzi, którzy pracują na własny los. Natomiast kłopotem jest to, że duża część z nich będzie chciała tutaj zostać, a skoro będzie chciała tutaj zostać, usiedlić się, to sprowadzą tutaj swoje rodziny, sprowadzą tutaj swoje dzieci i my za 2-3 pokolenia będziemy mieli takie problemy, jak na przykład Francja ma obecnie. Ani nam, ani tym ludziom te problemy nie są do niczego potrzebne. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. No ten przykład Kazachstanu jest symboliczny, bo oczywiście w wymiarze takim realnym to tamtych Polaków liczy się 50-60 tysięcy, więc to by nie pomogło jakby tutaj w nadrobieniu tych strat, ale rzeczywiście jeżeli przez 30 lat wyszukiwano niezliczone przeszkody, żeby w sposób masowy tych ludzi przesiedlić tutaj, żeby wrócili do kraju, a jednocześnie bez problemu sprowadza się chociażby tych z Bangladeszu. Ja nie rozumiem na przykład, jak może być uznane za wartość dodaną funkcjonowanie taksówek Ubera. Może kolega mi to wyjaśni, gdzie sprowadza się kierowców właśnie z Bangladeszu i tak dalej i były te skandale, że niektórzy pracowali bez prawa jazdy, bez sprawdzenia i zajmowali się głównie molestowaniem młodych kobiet. Znaczy nie wszyscy, ale przepraszam, istnieją polskie przedsiębiorstwa taksówkowe. Na czym polega Uber? Że jest tańszy?
Ale co to wnosi do życia O złożone tutaj? kwestie ekonomiczne. Na całym świecie funkcjonują modele biznesowe typu Uber, ale nie zawsze musi być to amerykański Uber, który nie odprowadza podatków i jest niekorzystny z No punktu właśnie. widzenia systemu fiskalnego. Technologia się zmienia i te aplikacje, firmy zajmujące się zamawianiem taksówek w ten sposób są jakby naturalnym sposobem rozwoju przewozów tego typu. Natomiast nie zmienia to faktu, że na świecie są firmy lokalne. Nawet na wspomnianych przeze mnie w Filipinach funkcjonuje taka lokalna firma. Nie będę miał nazwy, żeby tutaj nie siać reklamy w firmie, której nam za reklamę nie płaci. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy sobie jakoś z tym poradzili. Polska radzi sobie z tym jakby mniej. Nawet Węgry mają ograniczony dostęp do właśnie Ubera, który jest chyba najbardziej szkodliwą korporacją. Można zamówić tam w analogiczną usługę, ale u innego usługodawcy, też nie będę wymieniał nazwy z tej samej przyczyny i nie jest to żadnym kłopotem. Także jeśli się chce, to można, ale po Polsce zagraniczne korporacje hulają i ile im się żywnie spodoba. W żaden sposób nikt tego nie kontroluje, no i mamy efekty, jakie mamy. Natomiast zagraniczne korporacje w przewozach tego typu to jest jedna sprawa, w przewozach osobowych, natomiast zupełnie inną sprawą jest dopuszczanie do tego do typu pracy właśnie imigrantów, którzy bardzo często nie znają języka, którzy bardzo często nie znają łacińskiego alfabetu. Wychodzą z tego różne kuriozalne sytuacje. Sam z takimi sytuacjami miałem do czynienia, mimo że prowincjonalny Poznań to znacznie mniejsza skala kłopotów niż jednak stołeczna Warszawa. Aczkolwiek w Warszawie jest to rzeczywiście widoczne gołym okiem. Te gwałty, te molestowanie to jest sprawa głośna. Tak naprawdę przypadków było kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt to i tak o kilkadziesiąt za dużo. Natomiast mówi się, że w niektórych częściach świata problem gwałtu, oceny społecznej gwałtu czy molestowania seksualnego jest zupełnie inny niż w Polsce i tutaj następuje właśnie to zderzenie kulturowe, które sprawia, że pewne zachowania są dla nas nieakceptowalne. W Bangladeszu na przykład wywołanym już przeze mnie ten problem gwałtów jest bardzo poważnym problemem społecznym i tam za gwałt jest kara śmierci. W związku z powyższym jest to bardzo poważne podejście do tego typu przestępstw. Ściągając ludzi obcych kulturowo, musimy zdać sobie sprawę z tego, że oni nie mają świadomości tego, jaki jest nasz odbiór różnych ich zachowań i mogą po prostu się do tego nie dostosowywać. To oni muszą dostosowywać się do nas oczywiście, a nie my do nich. Natomiast nie zmienia to faktu, że my musimy sobie zdawać sprawę z zagrożeń. Natomiast jak trafnie, aczkolwiek wulgarnie ujął Piński, to wszystko jest zrobione na pałę po prostu. Ludzie przyjeżdżają, bo tak, bo ich ktoś wpuszcza, bo ktoś zobaczył słupki, że brakuje nam ludzi do pracy. Brakuje nam ludzi do pracy? Zaktywizujcie ludzi w byłych PGR-ach. Zaktywizujcie ludzi w tych wszystkich strefach, w których w Polsce ciągle jeszcze mamy strukturalne i społeczne bezrobocie, pomimo że w kraju to bezrobocie jest nas bardzo niskim, nawet jak na skalę Unii Europejskiej poziomie. To jest skala naszej klęski, tak? To, że w Polsce mamy ciągle bezrobocie strukturalne, które jeszcze gdzieś tam endemicznie funkcjonuje w poszczególnych rejonach Polski. No, czy taka wstawka gospodarcza. No i z tym się wiąże mój Michałek, bo już przechodzimy do Michałków, o imigracji, żeby było śmieszniej. I wracamy do kota prezesa, który znowu się pojawił na stronach tygodnika Sieci, bo nie zawsze w każdym numerze jest. I kot wykazuje, że dalej jest w wewnętrznej opozycji. Nie wiem, czy wobec prezesa, ale czy partii rządzącej. Proszę zobaczyć. Najnowszy kot oczywiście rozmawia przez telefon. I mówi, szczerze powiem, że ja to bym na naszym miejscu jednak tematu imigracji w ogóle nie ruszał. I dodaje dlaczego. Znaczy, dlaczego nie jest słuchany. Ale cóż, ja jestem tylko zwykłym kotem, a nie specjalistą od marketingu politycznego. Czyli jest to zawalowana też krytyka tych, którzy, bo PiS w tej chwili jedzie na tej imigracji, ale wpakował się na minę, bo został zajechany od tyłu, czy od prawej, przez Donalda Tuska. No i kot ostrzega, że to nie jest temat dobry dla PiSu. No tak, kot jak zwykle ma rację. Kot się znają na tych sprawach. Mój kot też nigdy nie rozmawiał ze mną na temat imigracji, w związku z powyższym bezwzględnie koty mają taki właśnie pogląd w tej kwestii. Czy to jest ukryta opozycja? Nie, no już chyba to jest wprost opozycja od linii PiS-u. PiS oczywiście strzelił sobie gola tym tematem, no ale sami się to prosili, tak? Chcąc, że będzie się krzywda. Więc i PiS-owców szczególnie nie żałujmy. A ja, szanowni państwo, mam również coś z ogródka rządowego. Widzimy tutaj tekst
pana Zdzisława Kościelaka pod tytułem Maski wreszcie opadły. Z dniem 30 czerwca bieżącego roku rozporządzeniem ministra zdrowia formalnie zakończył się stan zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym definitywnie zniesiony został obowiązujący przez ponad 3 lata nakaz zakrywania ust i nosa, czyli mówiąc popularnie, noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Od ponad roku ograniczony już tylko do placówek zdrowotnych, szpitali, przychodni i aptek. No nawet nie wszystkich, bo niektórzy już mieli to w nosie, także w aptekach, przychodniach, nie wiem jak w szpitalach, bo nie bywam na szczęście, ale w tych dwóch jednostkach jak najbardziej wszyscy się tym po prostu przestali przejmować. Podobnie jak w ogóle przestaliśmy się przejmować tą rządową histerią i rządową walką, walką w dużym cudzysłowie z pandemią. Skutki są dramatyczne, skutki są takie, że wymaga to omówienia w zupełnie innym dziale niż Michałki. Natomiast ja przypomnę to, co i wytyka autor tego tekstu, mianowicie jeszcze 23 lutego 2020 roku, w przeddzień tej nieszczęsnej wojny, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że pan Waldemar Kraska w wywiadzie dla radiowej jedynki, cytuję tutaj, nie przewidywał szybkiego zniesienia tego obowiązku, czyli obowiązku noszenia maseczek i apelował, by każdy miał przy sobie maseczkę w kieszeni. A więc ten wspaniały, najlepszy w historii polski rząd jeszcze dzień przed wybuchem wojny planował dowalać nam kolejne obostrzenia, kolejne nakazy w ramach walki z pandemią. Natomiast mamy taką oto sytuację, że z dnia na dzień nam się pandemia zakończyła, potem jak rząd wpuścił do Polski kilka milionów niezamaseczkowanych i niezaszczepionych w żaden sposób Ukraińców. Cudotwórstwo. Nie powiem, szanowni państwo, kto powinien z tego tytułu dostać medyczną Nagrodę Nobla, bo zostanę skierowany do prokuratury za pochwałę wojny napastniczej, ale wszyscy wiemy, która osoba odpowiada za zakończenie pandemii głupoty w Polsce. To tyle. Dziękuję bardzo. Taki trochę gorzki Michałek. No, ta osoba była wielokrotnie wymieniana w tym kontekście, że właśnie zakończył pandemię nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To był taki uboczny skutek, proszę może kolegi, no może to nie było celem tej osoby, ale tak się złożyło. I tu powinien dostać poparcie. Ja na koniec, proszę Państwa, powiem, że rozmawiamy też w dniu, kiedy rozpoczyna się szczyt NATO, ale wrócimy do tego, oczywiście w programie minął tydzień, bo to temat jest poważny i nie znamy jeszcze wyników, ale tylko na koniec powiem, że dzisiaj Rzeczpospolita opublikowała sondaż na pierwszej stronie. Czy Polacy są za natychmiastowym przyjęciem Ukrainy do NATO? I proszę sobie wyobrazić, że większość jest przeciw. 48 jest przeciw, a 40 jest za, przy czym zdecydowanie za tylko chyba 16. A więc jednak instynkt narodowy nie zanika całkowicie, proszę kolegi. Podejrzewam kolego, że spośród tych, którzy są za, znaczna część chciałaby przyjąć Ukrainę tylko i wyłącznie do rzeki Zbrucz. Ale to już nie kontynuujmy tego wątku. No tak, wrócimy do tego sondażu i w ogóle do wyników tego szczytu w piątek, a dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Kolega Przemysław Piasta z Poznania, chociaż na tle nie Poznania. Dziękuję bardzo koledzy, dziękuję bardzo państwu. I Janek Grzegorz, Warszawa. Widzimy się za tydzień i tutaj chciałem podkreślić, to kolega zbadał, że przez ten rok ani razu nie byliśmy nieobecni. To znaczy zawsze we wtorki przez te 50 chyba dwa tygodnie czy trzy się ukazywaliśmy. Tak, to prawda. Czasami materiały były kręcone w nieco wariackim trybie, ale udało się zachować ciągłość. Mam nadzieję, że uda się zachować także w kolejnym roku. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Do zobaczenia.